dziękować Bogu Wszechmogącemu za opiekę nad naszą ojczyzną. Za to, że w trudnych latach niewoli Polacy mieli do Boga uciekać się po pomoc i wstawiennictwo. Gromadzimy się również tutaj, aby w czasie tej liturgii, aby w czasie tej mszy świętej podziękować również i wszystkim ludziom, którzy do odzyskania niepodległości tak bardzo się przyczynili. I zapalają się półmroku twarzy, podbladły,
zanurzone we wspomnień o parze, który zaciska serce i odurza zmysł. Zajaśniało w salonie. Klawisze rozpłysły. Mickiewicz najpierw rękę do grania przechyla. Czy klaszcze o brzeg woda? Szeleści gęstwina? Niepodległość była długa i uciążliwa. Najpierw powstania listopadowe, krakowskie i styczniowe. Poszukiwanie sojuszników we Francji, Wielkiej Brytanii. Wreszcie próby dogadania się z zaborcami i uzyskania choć częściowej autonomii.